Twórczość Maxa Blechera to jeden z najwybitniejszych przykładów na literacką transpozycję cierpienia, a już z pewnością jeden z najgłębszych. Sposób kreowania obrazów i lirycznych wizji koresponduje z pokojami pamięci obecnymi w dziełach Brunona Schulza. U Blechera byłyby to jednak konstrukcje przypominające szuflady wspomnień. Rytm tej prozy jest w istocie rytmem życiopisania, podporządkowanym rytmom procesów zachodzących zarówno w ciele, jak i duszy bohatera. Linia nadająca kształt rozświetlonej jamie ma naturę płynną, skojarzeniową. Autor zdarzeń w bliskiej nierzeczywistości nie jest tu jak zwykły reportażysta spoglądający na szklankę, ale jak na ciekawy detal. Narrator blecherowski dostrzega na jej powierzchni jeszcze więcej. Dostrzega szeroką gamę refleksów świetlnych, sięga istoty, smakuje fakturę szkła. Mówi: to świat czystej krwi, świat istot stętnic i włóknistych ciał, świat, którego sobie nie wyobrażam, lecz który istnieje taki, jakim go widzę, pod skórą ludzi i wszystkich zwierząt. Nie kolory decydują o sile tej prozy i nie aromaty, ale nadkolory i nadaromaty. Gen iście szulcowski. Zdolność inscenizacji fabuły, której najmniejszy nawet epizod odsyła do sensów ostatecznych, staje się mikrosyntezą całości, ludzkiego ciała i ducha, bo tu wszystko dzieje się raz i nieodwołalnie. Rozświetlona jama to nie tylko przypowieść o naturze bólu, traktat o cierpieniu, frenetyczna baśń o melancholii zaklętej w jamach ciała, z rzadka tylko rozświetlanych. To także poetycki esej o literaturze i o jej granicach. Blecher, jako arlekin cierpienia, przy którym Sartre ze swoją biblioteką cmentarzem jawi się jako żongler pustych słów. Gdy wraz z bohaterem patrzymy na półkę i słyszymy pytanie: to były książki czy zęby? Lektura sięga progu bólu. Dalej można już tylko milczeć, bo martwe usta literatury szczerzą się do nas w szyderczym uśmiechu. I niech nas nie zmylą gładkie skojarzenia. Nie jesteśmy Hamletem. Znaleźliśmy się na śmietniku w bardzo dziwnych pozach. Ekshumacja była jednak konieczna, bo szkielet tej prozy świeci okrutnym, ale jasnym blaskiem. Jaka jest recepta na majstersztyk literackiej frenezji? Na horror ze słów sięgający daleko poza słowa? W modernistycznej baśni Blechera, bez cenzury, bohater dwudziestowiecznej baśni cierpi na gruźlicę kręgosłupa, jego kręgi zżerają mikroby, zaś jedynym gwarantem spoistości ciała, które z każdym dniem staje się coraz bardziej płynne, jest ciężki, gipsowy gorset. Gorsetu już nigdy nie zdejmie. Bez niego organizm rozpadnie się niczym szmaciana lalka. Mieszka w sanatorium i żyje, jak może, najwięcej. Walczy z przerażającym cierpieniem, ze świadomością, że tak już będzie zawsze. Nie czyni jednak z fizycznego bólu inspiracji w sztuce. Przeciwnie, wie, że cierpienie jest odrażające i pozbawione sensu. Nie zapomina zatem o dolorystycznej etyce, ponieważ ma tyle do opowiedzenia. Zaś ból, jeśli pozwoli mu się przemawiać, staje się filtrem, zbyt gęstym woalem, za którym nie widać ludzkiego podmiotu. On nawet w kinowym teatrum widzi raczej woale rozmytej wyrazistości. Opowiedzieć o znaczeniu chwili niemożliwe. Znaczą nie mniej niż proch. Poza tym bohater tej baśni wie, że świat w swej nieskończonej różnorodności wciąż wymyka się chirurgicznej precyzji opisu. Gdy skalper realizmu zawodzi, pozostaje jeszcze tępy nóż nadrealizmu, brutalna frenezja.